Cześć, 19 odcinek i chyba w końcu możemy powiedzieć nareszcie. Po długim czasie w końcu udało się doprowadzić do takiego efektu wizualnego, który wydaje mi się już powoli będzie satysfakcjonował nie tylko nas, tylko tak naprawdę chyba większą pulę ludzi. Mamy oto przed sobą pierwszą wersję takiego prototypowego pulpitu kostkowego, wzorowanego na pulpitach typu AC20. Co prawda jest tu jeszcze trochę łyso, brakuje tu jeszcze kilku elementów, czy kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu. Natomiast no, wydaje mi się, że powolutku zaczyna być widać, w czym rzecz. No cóż, no, minęło trochę czasu. W ostatnim odcinku pokazywałem Wam, w jaki sposób funkcjonuje to wszystko, czego tutaj w tej chwili brakuje, czyli tak naprawdę kontrolki, przyciski, elektronika i tak dalej, cała ta część sprzętowa z tym związana. Tutaj tak naprawdę w tym przypadku chodzi już tylko i wyłącznie o ten efekt taki typowo wizualny. Czy to wygląda tak jak oryginał? No nie do końca, brakuje tu kilku elementów. Nie wszystko wygląda dokładnie tak, jak to było w tych klasycznych, rzeczywistych pulpitach. Natomiast, no, że tak powiem, no, idzie to wszystko w tym kierunku, żeby było jak najbardziej podobnie, a z drugiej strony, żeby było też użytecznie, bo mimo wszystko, jak tylko nie spojrzymy sobie na zdjęcia takich oryginalnych pulpitów, to są po prostu gigantyczne meble. Także wydaje mi się, że mało kogo będzie stać na to, żeby trzymać sobie taki sprzęt w domu, w biurze, w pokoju, czy gdziekolwiek, czy w jakiejś pracowni. Natomiast to rozwiązanie, które mamy tutaj przed sobą, to jest taka wersja bardziej kompaktowa. Ona i tak jest większa niż planowano na samym początku, ponieważ pierwotnie to, co widać tutaj, miało być w ogóle jeszcze bez tej ramki. W sensie planowaliśmy na samym początku tylko tą wersję z samymi kostkami, także można było to po prostu jak najbardziej zminiaturyzować. Ponieważ tak jak wspominałem też bodajże chyba dwa odcinki wcześniej, taka liczba kostek, jaka jest tutaj zlokalizowana w tej chwili, czyli 6 razy 14 kostek, umożliwia spakowanie czegoś takiego do pudełka typu euro. W związku z tym taki był plan, natomiast tutaj zrobiliśmy jeszcze tą wersję troszeczkę większą. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Plan jest taki, żeby w przyszłym tygodniu zacząć sobie testować cały ten sprzęt podłączony do kupy, łącznie z elementami związanymi z licznikami osi. Natomiast czy to się uda dokładnie w przyszłym tygodniu, tego nie jestem w stanie zagwarantować. Natomiast w przyszłym tygodniu mamy w planach zacząć jeszcze właśnie test tego sprzętu, także kurczę, no mam nadzieję, że powolutku zacznie to fajnie wszystko wyglądać. Postaram się jeszcze, może nawet dzisiaj, spróbować ten sprzęt troszeczkę tutaj do środka podopychać, powrzucać jeszcze trochę tych dodatkowych części, żeby to wszystko zaczęło fajnie wyglądać. Natomiast pomyślałem sobie, że być może będziecie zainteresowani tym, żeby zerknąć sobie, jak to w tej chwili już wygląda i czego powolutku można się spodziewać. Także będziemy powolutku podgrzewali te emocje, te wrażenia i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zdaję sobie sprawę też z tego, że sam układ kostek w tym pulpicie nie jest do końca taki, jaki powinien być. Tutaj po prostu niektórych kostek brakowało, także zostały one na przykład zaślepione jakimiś elementami, które były na stanie. Zdarzało się takie coś. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o lokalizację dodatkowych przycisków związanych na przykład z wyświetlaniem czy z podawaniem sygnału zastępczego lub z doraźnym zwalnianiem izolacji torowych i tak dalej, one nie są jeszcze jakoś tam konkretnie zlokalizowane. Bardziej tak roboczo, żeby dało się to w ogóle gdzieś tutaj upchnąć i pokazać, że to wszystko działa. Natomiast jeżeli macie na przykład jakieś fajne, wartościowe źródła mówiące o tym, w jaki sposób te przyciski lokalizowano w prawdziwych pulpitach, to bardzo chętnie zobaczę, w jaki sposób, jak to faktycznie bywało, bo mimo wszystko zdobycie tych informacji tak z pierwszej ręki no nie jest jakoś tam ultra proste. Natomiast te informacje, które udało się do tej pory zebrać, wskazywały na to, że tak naprawdę nie było jakiejś jednej konkretnej reguły. No i co stacja, co posterunek, to bywało troszeczkę inaczej. Także jeżeli macie jakieś fajne źródła mówiące o tym, w jaki sposób lokalizowano dodatkowe przyciski związane właśnie tam czy ze zwalnianiem odcinków, czy z jakimś innym oddziaływaniem na obwody torowe, czy na obwody związane tutaj ze sterowaniem obiektami na stacji, no to będę bardzo wdzięczny, jeżeli takim materiałem się gdzieś tam podzielicie, na przykład w komentarzu. No i co? Chciałoby się po prostu teraz siąść i tutaj zacząć sobie po tym wszystkim klikać. Mam nadzieję, że coś takiego się wkrótce uda zrobić. Mamy przecież przygotowane już wszystkie te elementy związane z samym pulpitem. Także tak jak wspominałem wcześniej tutaj, jeżeli chodzi o możliwość zainstalowania tego całego sprzętu w środku, no to jesteśmy w stanie sobie mniej więcej już powoli wyobrazić, w jaki sposób to będzie wyglądało.
jeżeli zastanawialiście się, jeżeli, jak pamiętacie na pewno z poprzednich odcinków, tego typu rozwiązanie na przykład miało docelowo służyć temu, aby mieć możliwość wysterowania sobie na przykład semafora, aby wysterować sobie semafor świetlny, no ale żeby coś takiego odpowiednio wykonać, to musielibyśmy sobie tak naprawdę zabudować to na przykład w tym miejscu. No a żeby coś takiego zrobić, ja sobie to roboczo tutaj wcisnę tylko w ten sposób, żeby sobie to jakoś tam wyobrazić, no to te kostki pasowałyby dokładnie w te miejsca, tak. Także przykręcając sobie tutaj teraz w tej chwili na przykład ten konkretny jeden przycisk, będziemy w stanie sobie to tutaj zabudować. Także pierwotnie, to jest jeszcze niepoprzyklejane wszystko, ale zaraz sobie zobaczymy, jak by to mogło wyglądać. Mamy gdzieś taki przycisk tutaj z kostką. Dobra, także to sobie zaraz tutaj wymienimy. Dobra, także jeżeli chodzi o to, w jaki sposób mogłoby to zacząć już wyglądać po podłączeniu, no to tutaj mamy taki, szybki podgląd w zakresie tego, jak może wyglądać zamontowany zestaw w postaci kostki do semafora świetlnego i dwóch przycisków. Tu oczywiście brakuje jeszcze tych drobnych detali, natomiast to już jest tylko i wyłącznie taka wykończeniówka. I co? Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie, jak Wam się to podoba. No i czy to generalnie ma sens, bo z tego co widzimy, to lista oczekujących w tej chwili dobija do setki powolutku. Także dajcie znać, co o tym myślicie, jakie ewentualne poprawki chcielibyście, żeby się tutaj jeszcze na tym wszystkim znalazły, jakie macie wątpliwości jeszcze w ogóle w kontekście tego, jak to wygląda. Jeśli chodzi o masę, no nie jest to 1 kg, natomiast da się to swobodnie podnieść, nie jest to jakoś specjalnie ciężkie. Co nie zmienia faktu, że jest to mimo wszystko jakiś tam mebelek, także w kontekście tego, jakie duże, jeżeli chodzi o gabaryty, te pulpity powinny być, no to to też może troszeczkę zależeć od Was. Te oryginały faktycznie miały wymiar 16x15 kostek w tym podstawowym formacie, no i potem wielokrotności, tak, czyli tam 12x30 i tak dalej. Natomiast no, nie łudźmy się, większość osób, która będzie chciała z tego korzystać w warunkach domowych, no, prawdopodobnie nie będzie miała aż takich dużych możliwości przechowywania tego wszystkiego. Także na upartego tak naprawdę 3-torową czy 4-torową stację na makiecie takiej klasycznej tortowej, no, można by od biedy spróbować tutaj nawet zamknąć na takim obszarze. Także no, można tutaj dużo rzeczy poupraszczać i sobie to jakoś tam dostosować. Natomiast no, przede wszystkim to, co będzie nam w tej chwili najbardziej potrzebne do podjęcia jakichś takich decyzji odnośnie tego, jakie będą warianty gabarytów tych wszystkich pulpitów, no to tutaj liczymy tak naprawdę najbardziej na Wasze zdanie i na Waszą opinię. No i chyba tyle. Trzeba ten temat ciągnąć dalej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze tylko szybciutko dorzucę informację, która pojawiała się też na naszym Facebooku. Była taka wrzutka dotycząca tego, że w kontekście tego, że czasami ciężko jest dostać semafory świetlne, zwłaszcza w wielkości H0 i wielkości TT, przede wszystkim w wielkości H0 i w wielkości TT, dużo osób składa te semafory samodzielnie, w związku z tym czasami są też kłopoty związane z tym, w jaki sposób zamontować sobie wszystkie przewody wystające tam z rurek na dole semafora i tak dalej. Żeby wyjść temu troszeczkę naprzeciw i usprawnić Wam troszeczkę możliwość wykonania tych semaforów we własnym zakresie, bo wiemy, że z tą dostępnością jest ciężko, to przygotowaliśmy też takie maleńkie płytki, które umożliwiają zamontowanie sobie złącz semaforów wykonanych właśnie czy w takim standardzie, w jakim robi to firma Kluba czy Świat Modeli. Zamontowanie takich płytek właśnie na spodzie semafora, dołączenie złącz, no i tak naprawdę w tym momencie tak zrobione semafory no po prostu można zacząć stawiać na makiecie i na pewno będzie to szybsze i sprawniejsze rozwiązanie niż dzierganie tego samodzielnie gdzieś tam. Także to na pewno pojawi się u nas w sklepie już niebawem. W tej chwili już jest to dodane tak naprawdę jako produkt taki na zamówienie, natomiast spodziewam się, że na koniec przyszłego tygodnia te elementy też powinny być już u nas dostępne, także zachęcam do tego, żeby sobie je wypróbować. Nie będzie to drogie, bo to jest kwestia tam, nie wiem, kilku złotych, dosłownie 5-6 za taki zestaw na 4 semafory. Także nic, tylko próbować i budować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych materiałów. Wydaje mi się, że tak właśnie pod koniec przyszłego tygodnia lub za 2 tygodnie będzie już możliwość zobaczenia sobie tego wszystkiego w akcji.
planujemy też przyjechać z tym wszystkim do Poznania na targi hobby. Jeżeli jesteś zainteresowany, żeby sobie to zobaczyć z bliska, no to będzie to okazja, żeby to wszystko sobie obejrzeć. Tymczasem dziękuję Ci, no i widzimy się następnym razem. Miłego weekendu, hej! Thank you.